Cześć, dzisiaj przedstawiam Wam ochronniki przeciwprzepięciowe do ochrony zasilania 12V DC i 24V DC. Mamy tutaj po dwie sztuki firmy Evimar. Rozpakujmy sobie. Tu mamy pierwszy ochronnik przeciwprzepięciowy ZUK 7 przez 12V DC. W opakowaniu jeszcze jest instrukcja. Następny mamy też 12V, ale montowany już na szynę DIN. Oraz ochronnik przeciwprzepięciowy do ochrony 24V DC zasilania na szynę DIN. I taki, który możemy zamontować w puszce albo bezpośrednio przy chronionym urządzeniu. ZUK 7, 24V DC oraz 12V DC przeznaczone są do zabezpieczania urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12 x 24V DC przed wyładowaniami atmosferycznymi, impulsami przepięciowymi, przed nagłym wzrostem napięcia mogącym pojawić się w wyniku uszkodzenia zasilacza sieciowego. Budowany bezpiecznik automatyczny 1 A ogranicza ryzyko uszkodzenia zasilacza sieciowego i ryzyko powstania pożaru w przypadku wystąpienia zwarcia w przewodach lub podłączonym urządzeniu odbiorczym. ZUK 7 przez 12V DC może być stosowany do wszelkich urządzeń elektronicznych, zarówno do rozwiązań konsumenckich oraz profesjonalnych instalacji. Podłączany jest pomiędzy źródło zasilania, zasilacz lub akumulator, a urządzenie odbiorcze. Już widzimy, że mamy tu wykonanie, możemy w takiej obudowie, gdzie możemy zastosować, zamontować go w puszce lub bezpośrednio nawet w obudowie urządzenia, które chcemy chronić. Posiada wyjmowane zaciski dla wygodniejszego podłączenia przewodów. Wiadomo, input, plus minus i do wyjścia też do urządzenia plus minus. Zasilanie. Tak samo zbudowany jest na 24V DC ochronnik oraz prawda przewód uziemiający musimy podłączyć pod zacisk PE. Takie same funkcje pełni ochronnik przeciwprzepięciowy w wykonaniu na szynę DIN w obudowie. Może być stosowany zamiennie. Takie same ma właściwości jak w obudowie do puszki. Tylko tutaj musimy przewód uziemiający podłączyć pod zacisk oznaczony symbolem uziemienia. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zalecane jest zastosowanie dwóch urządzeń ochronnych i ich uziemianie. Jedno z urządzeń należy podłączyć jak najbliżej źródła zasilania, a drugie jak najbliżej urządzenia odbiorczego. Należy zwrócić uwagę, aby strona wejścia, zabezpieczenie ZUK 7, czyli strona line, to jest tutaj, znajdowało się zawsze po stronie długich przewodów, w których może zaindukować się impuls przepięciowy.